Cześć! Drodzy Elblążanie, chciałam wam powiedzieć, że macie ogromne serca. Paczki, które przynosicie do jednego z punktów zbiórek dla uchodźców, można już mierzyć w tysiącach. Są tutaj też wozy strażackie. Nie wiem, z którą strażacy, za momencik to sprawdzimy w środeczku. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że w tym filmiku powiem wam również, co się będzie działo w ten weekend, dlatego że potrzebujemy uśmiechu. W tym momencie jest to dla nas bardzo ważne, po to, żebyśmy się mogli razem wspólnie wspierać i podtrzymywać na duchu. Dobra, idę sprawdzić, co się dzieje w środku. Jak widzicie, Elblążanie przynoszą tutaj przeróżne rzeczy. Od ciuchów, kurtki, śpiwory, koce, wszystko, co jest niezbędne. Potrzeba nam jeszcze plecaków, latarek, artykułów spożywczych oraz artykułów medycznych. Także czekamy na was. Wszystkie te rzeczy, które widzieliście na górze, później są pakowane, segregowane, pakowane w kartony, które są opisywane, na przykład chrupki, drzemy, artykuły medyczne. W tym wszystkim właśnie pomagają panowie strażacy, którzy to pakują, a później wynoszą to do samochodów. Jakaś taka jestem rozkojarzona teraz po spotkaniu ze strażakami. Chciałam wam powiedzieć jeszcze, że w piątek o godzinie 19 w klubie muzycznym Miazga odbędzie się koncert, gdzie będą tańce, hulańce, swawole dla wszystkich tych, którzy muszą się wyluzować, szukają odrobiny relaksu? Relaksu! Zapraszam! W sobotę w Bibliotece Elbląskiej od godziny 10 będziecie mogli kupić książki za 3 zł. Cały dochód zostanie przekazany na poręczniki dla osób z Ukrainy. Wpadajcie, bo naprawdę możecie powiększyć swoją kolekcję. 3 zł, ej, 3 zł. Jeszcze mam szybkie info dla osób lubiących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. W sobotę o godzinie 9 Park Run w Parku Modrzewie będą rozdawane kwiaty kobietom. I słusznie. O godzinie 10 Grand Prix, czyli bieg na orientację, a w niedzielę o godzinie 12 bieg wilczym tropem po Bażantarni. Nie może was tam zabraknąć, jeżeli oczywiście lubicie aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Aktywnie, przypominam. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że zbliża się właśnie Dzień Kobiet i chciałam przypomnieć mężczyznom, że należy złożyć życzenia i tym razem nie życzcie sobie schabowego. Miłego weekendu, cześć!